Cześć, witam na Garaż Mejzon. Ostatniego dnia listopada dotarła do nas ta oto paczuszka. Wewnątrz znajduje się Spark Maker, najtańsza na rynku drukarka DLP. Sam byłem strasznie zainteresowany tym, w jaki sposób ta drukarka działa. Dzisiaj rozpakujemy i przetestujemy ją razem. Zapraszam. Właściwie od pierwszego momentu, kiedy spotkałem się z tą drukarką gdzieś tam w internecie, zastanawiało mnie, jak to działa, bo drukarka jest opisana jako SLA. Czy właściwie nie jest, to jest drukarka DLP, taka sama konstrukcja, technicznie taka sama konstrukcja jak Anycubic Photon, którą żeśmy Wam niedawno pokazywali. Tyle, że ta drukarka jest o połowę tańsza od Anycubica. No i pytanie teraz, jak będzie drukować? Co dostajemy w komplecie? Gdzieś ta różnica w cenie musi być. Zacznijmy od rozpakowania, a potem będziemy sobie na niej drukować. Wykorzystamy żywicę, którą już Wam pokazywaliśmy, Basic, i to jest taka żywica, z którą można żyć w jednym pokoju. Zaczynamy. Drukarka przyszła do nas właściwie w ciągu 15 dni. Wysłana była z Chin. Więc jak na taką odległość, to wydaje się być całkiem rozsądny termin dostawy. W środku mamy kolejne pudełko. Dobra, wyjechała do góry nogami. Co my tu mamy? Rejestracja, 6-miesięczna gwarancja, grupa na Facebooku. No, wróży dobrze. Raz. Instrukcja. Słuchajcie, instrukcja wygląda całkiem ciekawie, bo jest kolorowa, cała opisana, tak? Zaraz i tak będziemy musieli do niej zajść, bo ja nie mam pojęcia, jak się tą drukarką operuje. Styropian w środku. Dobra. No i jest nasze maleństwo. Opa. Dobra. Nic więcej w środku nie ma. Tak na pierwszy rzut oka przyszła cała. No fajnie, bo ta osłona, która jest jednocześnie obudową, została zabezpieczona papierową taśmą na czas transportu. Się, pomimo tych styropianów, które to wszystko trzymają razem, wydaje się być mądrym i rozsądnym rozwiązaniem. Dobra, zdejmujemy klosz. Kolejne taśmy papierowe. Przytwierdzający to wszystko razem. Tu jest nasz mechanizm. I stół jednocześnie. Podniesiemy sobie to trochę ręcznie tutaj, żeby można było wyjąć to, co zostało stolikiem przyciśnięte. No i tutaj to już bez instrukcji nie podejdę chyba, bo nie mogę wyjąć tacki, ale dobra, to zobaczymy sobie za chwilę. Tutaj tak samo jak w Anycubicu jest wysuwany stoliczek, on jest mniejszy niż w Anycubic Photon, to nie ulega wątpliwości, ale niedużo. Myślę, że jakieś 20% może jest w każdą stronę, także
zapinany podobnie. Tyle, że w Enercubic Photon to wszystko tutaj jest aluminiowe, a tutaj wszystko jest odlewem z plastiku. Dobra, zobaczymy, co jest tutaj. Podejrzewam, że zasilacz. V 2 ampery. To jesteśmy rozpakowani. A teraz trzeba będzie zajrzeć tutaj do instrukcji. Słuchajcie, przewertowałem tą instrukcję od początku do końca i cały proces jest tutaj pokazany, powiedzmy, na fotografiach, łącznie z postprocesem odnośnie czyszczenia wydruku po zakończeniu i utwardzaniu. No, czego mi tu brakuje, to jakiejś takiej informacji o tym, w jaki sposób się wymontowuje wannę, w jaki sposób się odmontowuje stolik. Tego tutaj po prostu nie ma. Są informacje o żywicach, takich dedykowanych do niej. Jest ich tutaj kilka. One się charakteryzują różnymi właściwościami, bo tutaj jest taka, która przypomina ABS, wodoodporna, żywica do odlewów czy do form, również gumowa żywica, coś na podobie nylonu, bo jest to opisane po angielsku na przykład rubber alike, czyli na podobie gumy. Taki wpis. No, trzeba się będzie zaopatrzyć w tą żywicę i zobaczyć, jak działa. Drukarka ma obsługiwać pliki STL. Sprowadziłem na dysk twardy w międzyczasie oprogramowanie. Ono do złudzenia przypomina oprogramowanie z Photona. Przygotuję zaraz plik, wrzucimy go na kartę SD, zalejemy żywicą i zobaczymy, co nam wyjdzie. Także nie będę Was dzisiaj zanudzał całym procesem, jak to się robi i tak dalej. Jeżeli ten wydruk wyjdzie taki, jaki byśmy chcieli, żeby był, to potem będziemy myśleć, żeby zrobić jeszcze kolejne filmy o tej drukarce, jej dokładnej obsłudze i tak dalej. Natomiast na razie, co mogę powiedzieć z takiego przeglądu na pierwszy rzut oka, to na pewno zastosowano tutaj bardzo fajną prowadnicę liniową i bardzo dobre łożysko. Mam nadzieję, że to się przełoży na wydruk. Na pewno minusem jest mniejsza rozdzielczość wyświetlacza, to już na dzień dobry wiadomo. Natomiast pod samą wanną okazuje się, że producent zastosował coś, czego Enercubic nie stosuje, ale zaleca. Jak się wejdzie do nich na stronę i tam trochę poczyta, to oni zalecają, żeby wyświetlacz dookoła wyłożyć taśmą izolacyjną. Po co? No po to, że jeżeli się rozleje żywica, tak jak u nas to się stało niedawno, to żeby nie była w stanie ściekać do wnętrza obudowy, gdzie znajduje się elektronika. W Enercubicu jest to zalecenie i nawet instrukcja na wideo, jak to sobie zrobić, a tutaj jest to po prostu zrobione, więc to na pewno działa na plus tej drukarki. No, zobaczymy, jaki wyjdzie z tego wydruk. Słuchajcie, minęło 1,5 godziny, czyli model, który normalnie na Enercubicu drukuje się 56 minut dokładnie, tutaj godzina 38.
To jest spowodowane tym, że w oprogramowaniu nie ma tak zwanego czasu odpoczynku, chociaż oprogramowanie jest wzorowane na tym modelu Kubika, tego tutaj nie ma. I ten czas przerwy pomiędzy naświetlaniami trzeba regulować prędkością podnoszenia i dystansem podnoszenia. Ustawiłem jak potrafiłem, na ile potrafiłem to wyliczyć, na ile dobrze, na ile źle, nie wiem. Nie wiem, co tam wisi, czy wisi cokolwiek. O tym przekonamy się razem i to będzie wykładnik tego, czy ta drukarka jest czegokolwiek warta. Chwila prawdy. Muszę teraz tutaj zlać tą żywicę trochę. W Enikubiku też ten stolik jest tutaj ponachylany, więc ta żywica łatwiej ścieka. Tutaj jest to płaskie i to jest definitywnie minus tego urządzenia, ale zdaje się, że tutaj znajduje się to, co powinno. A to oznacza, że wydruk będziemy za chwilę utwardzać. Znowu nie będę Was zanudzał czyszczeniem i całym tym procesem, który razem z tym jest związany, bo to chwilę trwa. To sobie mogliście na live zobaczyć. Oczyścimy wydruk, utwardzimy pod lampą, no i zobaczymy, jak ostatecznie wyszedł. Ale rokuje dobrze. Dobra, wydruk nam się utwardził, minęło kolejne pół godziny, no i cóż, muszę Wam powiedzieć, że jakością niespecjalnie odbiega, a właściwie w ogóle nie odbiega od tego, co uzyskujemy na Enikubiku. Mam tutaj wydruk z Enikubika, tutaj wydruk z tej drukarki. No i wszystko wygląda jak należy. Użyliśmy żywicy, której właściwie producent nie zaleca, ale ją dopuszcza. Ja używałem tej drukarki na Waszych oczach po raz pierwszy. Pierwszy raz zrobiłem ustawienia i wydruk wyszedł. Nic się nie oderwało, nic się nie odkleiło, więc właściwie test udany. Nie sposób nie powiedzieć o tych mankamentach drobnych, które po drodze tutaj wyszły, no bo to wszystko tutaj to są części plastikowe. W Enikubiku to wszystko jest metal. Również brak nachylenia tych ścianek tu od góry powoduje, że ta żywica się jakby samoczynnie nie zlewa do zbiornika. I jak już ten stolik się utopi, to potem tutaj taka warstewka zostaje, trzeba to ostrożnie zlać. I to jest trochę kłopotliwe. W Enikubiku jest to o wiele lepiej rozwiązane. Również brak tych śrubek z motylkami tutaj w środku do zdejmowania zbiornika, który zdejmuje się właściwie po każdym wydruku. To też jest mankament tej drukarki. Tylko jak się to wszystko sumuje i popatrzy na to, to okazuje się, że to w sprzęcie kosztowało ponad $500, a to 229. Myślę, że można żyć z takimi mankamentami. Rozmawiając z Gearbestem na temat testu tej drukarki, powiedziałem im jasno. Jeżeli coś wyjdzie nie tak, to możecie być pewni, że my to pokażemy. I to jest to, co czynimy. Jeżeli ten wydruk by się tutaj nie utrzymał na tym stole, albo by go tam nie było, to również byście to zobaczyli. Bo moim zamiarem, pokazując tą drukarkę, było tak naprawdę potwierdzenie pewnych testów, które widziałem na amerykańskim YouTubie. Od takich, gdzie wydruki nie do końca wychodziły, po takie, gdzie wydruki nie wychodziły w ogóle, a drukarka wylądowała w śmietniku ze słowami: już nigdy nie użyję tego syfu. Trochę wiedzy i umiejętności na Boga i wszystko się udaje. Moje doświadczenia z drukarkami DLP to jest tylko i wyłącznie Enikubik Photon i na nim zdobyte doświadczenie w ustawieniach przeniosłem tutaj.
Oprogramowanie jest praktycznie kopią tego, które jest w Anycubicu, z drobnymi zmianami. W Anycubic ustawia się, można ustawiać czas odpoczynku, czyli przerwy pomiędzy naświetleniami. Tutaj trzeba to regulować czasem oraz wysokością podnoszenia się stołu pomiędzy naświetleniem. To tylko taka różnica. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Na pewno do tej drukarki jeszcze wrócimy i do ustawień, i do różnych innych żywic. Bardzo zainteresowały mnie te żywice, które producent proponuje. I na pewno spróbuję je sprowadzić. No i będziemy się bawić nią dalej. Na dzisiaj jeszcze, już po udanym teście, pod filmem macie kod, który zmniejsza cenę tej drukarki jeszcze o $20. Więc myślę, że warto będzie $209 wydać, bo ta drukarka jest tego warta. To wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach i do zobaczenia następnym razem. Naprawdę niewiarygodnie się cieszę, że ten test się udał. Cześć.